Siemano przez kolano, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No i słuchajcie, coś się złego wydarzyło na wyspie. Zresztą już po części możecie tutaj zauważyć, co to w ogóle jest, co to jest za, co to za różowe bloki, o co tutaj chodzi, no. Spójrzcie, przy każdym kaktusie na mojej alejce są takie różowe bloki. Nie wiem, o co chodzi, ale wow, tutaj patrzcie, kaktus chciał urosnąć i od razu się zniszczył. Lol, to w sumie można zrobić z tego taką automatyczną farmę kaktusów. To jest akurat kozackie. Siema, święka Alinka. No i no, tam widzę, że już w domku są jakieś te również różowe bloki. I kura zniosła jajko. No więc sami widzicie, jakieś dziwne rzeczy się wydarzyły u mnie. Jestem troszkę zniesmaczony, no bo hello, no. My tutaj mamy współpracować, słuchajcie, a tutaj są różowe bloki. Teraz zastanawiam się, no różowe bloki wskazuje to, że musiała to zrobić Kati. No, no nie wiem, no nie wyobrażam sobie, że Matrunel i Palion budowali z różowych bloków. Więc tutaj ewidentnie maczała w tym chyba palce Kati. Więc weźmy z... O, lol, dobra. Słuchajcie, prawie tutaj wskoczyłem, co to ma być? Co, to jest jakaś ogromna dziura tutaj, jakieś bloki diaksowe, co? Ej, właśnie, bloki diaksowe? Tam jest jeszcze jakiś blok diaksowy. Co tu robią bloki diaksowe, ludzie? Ej, akurat Kati nie ma diaksów, a spójrzcie, tutaj są diaksy, bloki diaksowe, nie było ich wcześniej. Więc co jest grane, ludzie, to jest tyle niewiadomych rzeczy, ja się zastanawiam, czy tutaj ktoś naprawdę chce mnie trollować, ewidentnie. Czy to jest Palion, czy to jest Matrunen, czy to jest Kati? No różowa wełna to Kati, może to zrobiła Kati i to wszystko tutaj? A tą tutaj dziurę Matruner i Palion, no kto wie, nie wiem, napiszcie mi na dole w komentarzach, jeżeli wiecie, o co tutaj chodzi. Ale sami widzicie, że zapowiada się naprawdę dziwny odcinek, bo jakieś głupie trolle. Poza tym Palion i Matruner są na serwerze, słuchajcie, są teraz w tym momencie. Więc no ja mam plan taki, że pójdziemy sobie ich po prostu dzisiaj prześledzić i sprawdzić, co takiego kombinują. Ale na samym początku chciałbym tutaj sprawdzić, co się tak dokładnie wydarzyło. Czy coś mi ktoś ukradł ze skrzyni, nie wiem, no właśnie, no różowa wełna, no to wskazuje, że to Kati. Nie wskakuj tu, Muniu Puniu, to jest niebezpiecznie. Uważaj. Dobra, weźmy sobie. LOL, tu jest pełno jajek. Ej, no ktoś mi po... Nie, no wszyscy mi tutaj grzebali w skrzynkach, słuchajcie. I wszystkie rzeczy miałem tak ładnie posegregowane, a oni mi to wszystko zepsuli. O co tutaj chodzi w ogóle, nie? Ja tego nie rozumiem w tym momencie, no. Teraz sobie jakieś takie trolle głupie będziemy robić. Może w sumie, okej, może w sumie dostali zadanie. No i znowu wszystko jest... nieposegregowane. Ja to wszystko miałem tak ładnie, a tutaj ktoś mi tak brzydko wszystko zrobił. Żelazo moje porozwalał. No ja nie wytrzymam po prostu, no. I teraz najgorsze, że nie wiem, czy to był była Kati, czy to był Palion i Matruner, bo no, tutaj na szczęście nie jest wszystko porozwalane. A sprawdźmy jeszcze tą ostatnią skrzynkę. No tutaj jakiś głupi kaktus też, no. No co oni tutaj zrobili? Czy to oni, czy to Matruner? No ja obstawiam, że to, nie wiem, obstawiam szczerze, że to był Matruner. Nie wiem, tak mi się, i Palion oczywiście. Matruner i Palion, bo Kati, no nie, jakoś sobie trudno mi wyobrazić, że takie rzeczy by robiła. Słuchajcie, tylko mogła Kati co najwyżej, nie wiem, mi tu może obudować to wszystko. Dobra, chodźmy sobie na dół do naszej tajnej bazy na dole. Tutaj nic nie ma, lol, ej, tutaj nic nikt nie zrobił. Dobra, więc wejdźmy sobie teraz na górę i odwiedźmy sobie naszą tajną bazę. Nasza tajna baza. Idziemy do naszej tajnej bazy i... O... Co jest grane? Co jest grane? Tutaj też była Kati? No bez jaj, że Kati mi odkryła moją tajną bazę. Skąd ona o tym wiedziała, no? Skąd ona o tym wiedziała? No moja tajna baza, moje dynie, tutaj co jest grane? Ale dynie? Ej, skąd Kati miałaby dynie? To mnie zastanawia. Przecież Kati nie ma dyni. Ej, no to jest wszystko tak pokićkane, jakoś dziwnie, ja zakręcone kompletnie, że ja nie wiem, nie mam w ogóle pytań. Słuchajcie, jeżeli chcecie mi pomóc, to napiszcie na dole w komentarzach, o co tutaj chodzi. Ja pójdę na pewno teraz szpiegować Paliona i Matrunera, bo są na serwerze i chcę się teraz wszystkiego od nich po prostu dowiedzieć. Tak swoją drogą, jak widzicie, mam żółtą koszuleczkę Voyant Team, taka kozacka żółta koszuleczka, chociaż denerwuje mnie, bo green screen mi jakoś głupio ją wycina i tutaj mam jakąś otoczkę zieloną, nie zwracajcie na to uwagi. Z tego co pamiętam, tutaj jeszcze miałem bardzo cenne rzeczy, więc chciałbym sobie sprawdzić, czy coś tutaj w ogóle zostało z tych cennych rzeczy. Wszystkie diaksy mi skosili. I co tutaj jeszcze było? Tutaj jeszcze inne rzeczy były. Słuchajcie, tutaj było pełno diaksów. Oni... Ukradł mnie ktoś i teraz, no dobra, nie chcę mówić, czy to był Palion, Matruner czy Kati, bo jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że się dowiem, mam nadzieję, że mi powiecie. Ale co jest grane? Czemu nie mam? Tutaj były diaksy moje cenne. Tutaj było tyle rzeczy.
Ej, no lol, a zostały jakieś badziewne, co? Ej, no bez jaj, dobra, idziemy szybciutko, bierzemy sobie jak najszybciej podka na niewidzialność i idziemy sobie porozmawiać z Palionem i Matrunerem, bo słuchajcie, są na serwerze, albo nie, porozmawiać nie, ja chcę to rozegrać na cicho, będę ich podsłuchiwał i sprawdzę, co takiego naprawdę spiskowali przeciwko mnie, bo na pewno coś spiskowali, te diaksy się znikąd nie pojawiły, słuchajcie, tutaj były diaksy na dole, Kati nie ma takiej ilości diaksów, Kati co najwyżej mogła rozstawiać wszędzie różową wełnę, ale w sensie te bloki, ale same diaksy to na pewno była sprawka Paliona i Matrunera, więc teraz idziemy i mam nadzieję, że czegoś się dowiemy. Monio Punio, życz mi powodzenia, mordeczko. Monio Punio, życz mi powodzenia, dam ci troszeczkę jeść, bo widzę, że troszeczkę zgłodniałaś. Monio Punio, czy ma jedzonko? O, proszę bardzo. Okej, i lecimy. Co to tutaj jakieś powiadomienia? Okej, wezmę sobie jeszcze troszeczkę więcej potek na niewidzialność. Dużo ich wezmę, bo mam plan ich długo śledzić. Oh yeah, to nie będzie zwyczajnie. Czekajcie. Ej no, o, dobra, tutaj jest mięsko. A już myślałem, że już mi mięsko jeszcze zabrali. Chociaż nie wiem, czy tutaj. Już nie pamiętam, czy coś mi to stąd zabrali. Czy coś tutaj jeszcze miałem. Nie wiem, dobra, zaraz pójdziemy to sprawdzić. Słuchajcie, tam blok diaksowy, tu to, tu to. Piję szybko potkę na niewidzialność i lecę z tematem. Mam już tego po prostu wszystkiego dosyć. Teraz przesadzili ludzie teraz, naprawdę. Ja myślałem, że sobie spokojnie będziemy żyć. A co, tutaj ktoś chce wypowiedzieć chyba wojnę. O, patrzcie, tutaj jest akurat zombiak. Idziemy do nich, słuchajcie, są tutaj, okej. Jesteśmy, dobra, Palion walczy z zombiakiem, okej. Nie, on go zapędza gdzieś? Nie, walcz. Tam jest Matruner i słuchajcie, czy oni mają moje diaksy, z moich diaksów zrobili sobie taką zbrojkę? Mnie to zastanawia, bo na pewno ktoś mi ukradł diaksy. Nie wiem, czy to był Kati, czy to była czy to był Palion. Ale spójrzcie, sobie tutaj siedzą Matruner. Teraz Matruner. Rozmawiają, no, słucham. Co robimy? Nie wiem, może dawaj. Weź mnie zdenerwuje, weźmy zbudujmy jakieś takie mury albo zamek, będziemy na nich nalot robić. Co? Nalot? Nie, no myślisz, że to dobry pomysł? No pewnie. Ja wiem, że Wojtek miał być na nas zły, ale no, myślisz, że będzie? Na pewno. Bombowce zrzucić tam. Słuchajcie, oni chcą bombowce. Chyba nam wypowiedzieć wojnę. Myślisz, że to dobry pomysł, Palion? Tak, oczywiście, Matruner. Słyszycie no. To? Słyszycie to? Oni spiskują przeciwko mnie i Kati. Masz dobra. Zestaw? Weź tą muzyczkę jeszcze raz puść i możemy coś pobudować. Oni chcą, powiedzieli, że będą budować mury. Słuchajcie, oni ludzie chcą się zbroić. Teraz sobie tutaj będą tańcować, co? Teraz sobie będą tańcować, a kto mi diaksy ukradł? Dobra, mam nadzieję, że znajdę gdzieś te diaksy. Słuchajcie, sprawdźmy, tutaj nie ma diaksów. Dobra, chodź, idziemy budować. Ja mam pomysł, mam natchnienie. Gdzie oni mogli schować te diaksy? Czekajcie. Nie ma nigdzie tych diaksów moich. O, tutaj coś jest. Idziemy to sprawdzić, słuchajcie. Czekaj. Patrzcie, oni poszli budować mury, słuchajcie, jakieś chcą budować. Dobra, sprawdźmy, gdzie są moje diaksy. Gdzie budujemy? Czekaj, czy tutaj gdzieś tutaj są moje diaksy? To czekaj, są gdzieś tutaj moje diaksy, słuchajcie. Moje diaksy mi ukradli. To że pomyślmy. O, patrz, a nie, te diaksy, oni patrz. Chyba wybudowali bloki dobra. Z nich. Te bloki są chyba właśnie dobra. Z moich diaksów, nie wiem. Nie mamy lepiej, bo są wyżej. Okay. Oni mają lepiej właśnie, oni są wyżej. Musimy zrobić mur taki walnięty do góry. No patrzcie, oni ewidentnie się zbroją. Oni będą chcieli mieć chyba z nami wojnę, słuchajcie ludzie. Co jest grane w ogóle? Budują mury, chcą się zbroić. Czy oni chcą wypowiedzieć nam wojnę? Czy oni naprawdę chcą myślisz, to zrobić? Myślisz, że on ma być wysoki? O, oczywiście. Gustowna muzyka, nie powiadasz, milordzie? Tak jest. A! Słuchają sobie tam muzyki i budują mur, no bez jaj. Ale mnie zastanawia jedno, czy on ich do tego zmusił, czy oni tak sami z siebie po prostu chcą to zrobić. Bo ja będę musiał odpowiedzieć normalnie, odpowiem ogniem, słuchajcie. Będę z nimi walczył, jeżeli tak to ma wyglądać. Co ja robię, Matrzur? Czemu ja to buduję? Ale w sumie dobra, to będzie wieżyczka. Matrzur, to będzie wieżyczka! Jak no, oni sobie już tutaj chcą taktyki jakieś robić. To jest dobry pomysł, tak, tutaj będzie najlepszy, tak. Nie dobra, damy się ludzie, nie damy się, nie damy przejąć czasem naszej tutaj wioski, naszej wioski w przestworzach. Nie, 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 oni chcą z nami walczyć, ale my im na to nie pozwolimy. Co mnie zastanawia. To jest genialny pomysł, armatka TNT, stary. No ja armatka TNT. To ten jego domek. No przecież oni sobie chyba żartują. To teraz, nie, prawdopodobnie oni zrobili te wszystkie rzeczy w mojej tajnej bazie. Prawdopodobnie to wszystko ich sprawka. Mam nadzieję, ja trochę że... obsydianu mam, to możemy zrobić taką armatkę i stąd wystrzelić, słuchaj. Oni mają obsydian, oni są za bardzo rozbudowani ludzie, ja nie będę miał z nimi szans, no.
Jestem ciekaw, mam nadzieję, że tutaj jakoś będą rozmawiać na ten temat włamania, albo nie wiem, to przemilczą, bo coś czuję, że to oni się włamali na tą wysepkę. Ty patrz, nie poszliśmy na tamtą wysepkę, mogliśmy sobie wziąć, tam pewnie diaksy są. Ej, faktycznie. Ej, no bez jaj, oni jeszcze... A, Wojtek jest ślepy. Jezu, on jeszcze tam nie był. Tyle diamentów tam. Jeszcze się śmieją ze mnie, no bez jaj, ludzie. Tak jest. Po prostu nie dam rady zaraz. Nie dam rady zaraz i tutaj zacznę po prostu trollować, słuchajcie. Nie, czekaj, albo bo dobra. Ja mam tutaj shulker boxa. Szpiegujmy ich, nie ma co jeszcze ich trollować. Na pewno ich strollujemy. Tu robimy wieżyczkę, stary. Ale taką bombę! No taką bombę będzie! Ale tu się rozbudowali, spójrzcie na to! Ja ale bombę zrzucimy. Czekaj, ja muszę iść po więcej kobla. Wiesz to jest jedna wielka forteca, oni tutaj przy ogromną fortecę musimy zrobić kompletnie ten mur taki ogromny, będzie stary, bomba. Tu musimy mieć masakrycznie tak jest, dużo kobla. Milordzie, zapuść muzykę, milordzie. Ej, no jakaś dobrze, masakra. Już tak puszczam. Się zbroją, ja nie wiem, co ja mam teraz robić, ludzie, doradźcie mi jakoś, bo ja naprawdę nie wiem. Takie to jak ty to powiedziałeś, to jest hymn przeciwko Wojtkowi? Tak, hymn przeciwko Wojtkowi, mają własny hymn przeciwko mnie. Ej, no oni chcą naprawdę dużo, wojnę wypowiedzieć nam, no. Dużo cobblestone'a. Przyjacielu, mam dużo kobla, nawet sobie nie zdajesz sprawy, aż idę powoli. Dobra, i chcieli dodatkowo okraść moją tą tutaj wysepkę, nie dość, że tam okradli, to jeszcze tutaj. Słuchajcie, na to im nie pozwolimy, będziemy walczyć. Będzie walka, słuchajcie ludzie, będzie walka. Dobra, czekajcie, spójrzmy sobie tutaj, co ma Truny robić. A wiesz rzuć co? Rzuć kobla, rzuć kobla. Jest, próbuję im tam dorzucić lol, jaki nubek. Zrób tu schody, właśnie, zrób schody. Robi schody, wiecie co? Chcą, chcą wojnę, to będą mieli wojnę. Ja ich teraz strolluję, zrzucę ich ale tak jakby, bomba. Słuchajcie. Ja tutaj zrobię coś takiego. Ej, ale tu schod, ej, dobrze zrobiłeś te schody? A oni będą myśleć, że to któryś z nich ich tak zrzucił. Dobra, patrzcie, 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 patrzcie. Dziękuję. Ej, musimy naszą flagę zrobić, słuchaj. O, czekaj, teraz któregoś flaga. Muszę walnąć. Koniecznie muszę któregoś flaga, walnąć. No, już nie wiem którego. Dobra, i tu będzie, czekaj, ta wieża nie, czekaj, tu będzie któregoś, koniec wieży, patrz. Któregoś tutaj wieża. Walnę, patrzcie, uwaga. Czekaj, czekaj, będzie czekaj. Wieża. Czekaj. Okay. Ej, co ty zrobiłeś? Nie dotknąłem cię! Nie dotknąłem cię! A szczurku ty! Dobra, no nie zrobiłem tego. Jesteś przeciwko mnie? Nie zrobiłem tego. Jak nie zrobiłeś, a skąd nie zrobiłem ja... tego. To może fantomy latają. Fantomy. Dobrze! Nie ma. Nie zrobiłem tego. Dobrze, będą mieli teraz. Kurde ty! Nie! Nie, to nie ja! Ale to nie ja! Ale cię palę! Będziemy ich między siebie po prostu kłócić. To nie byłem ja! Patrzmy, ja zginę! No zabijesz kolegę? Zabijesz kolegę? O, Matruna jeszcze tam spadł. Słuchajcie, będziemy ich między siebie po prostu, jakby wiecie, trollować. Kurde. Chcecie wojnę? Będziecie mieć wojnę, Palion i Matruna. Proszę bardzo. Wiesz co, ja mam tutaj shulker boxa. No. Nie wiem, czy widzisz, o. Kończymy się potkę na niewidzialność, wiecie, muszę wypić potkę na niewidzialność koniecznie, więc podejdę sobie tutaj. Dobra, masz dużo szkodki. Obsydianu? Okej, wypiję sobie. To pokażemy, jak wygląda ta, ten, jak ta armata wygląda, pokażę ci. Teraz chcą tą armatę zrobić? Czy oni chcą ja już czy oni już zaczną atakować nie, sobie nas? Nie, mam. Zobaczmy w skrzynkach, Kurde. Czekaj, ja tu wszystko tak podejrzane, słuchajcie, ale bym cię zrzucił za to, że spiskujesz przeciwko mnie. Normalnie. Co to spadły, ale bym cię zrzucił. Normalnie nie wytrzymam, słuchajcie, z nim nie wytrzymam. Pyk. Ej, Matrzer, dobrze to wygląda. Groźnie. Ale mury są przepotężne, no spójrzcie tylko na groźnie. To. No jak? Zejdźmy sobie tutaj. Masno. Ła, ła, dobra. Masno fest. Zejdźmy sobie tutaj, sprawdźmy. Ej, no patrzcie, ich mury są super przepotężne, no. Jak my mamy się zbroić? Świnkę Halinkę będę musiał jak najszybciej schować. Dobra, Świnka Halinka, musisz iść do domu, bo tutaj będzie się robić niebezpiecznie. Jeżeli oni chcą zrobić armatkę z TNT, to Świnka Halinka zapraszam za... Czemu nie reagujesz? Mam jedzenie, Świnka. Chodź. Czekaj, a obsydianu chyba nie musimy mieć. Chodź, chodź, do chodź, tego. Chodź. Ja się ja nigdy nie robię tego, mam nadzieję, że ty robiłeś. Świnka, Halinka jest głucha, dalej, bo oni cię zaatakują. Czy mam redstone-nika? Halina! Co? No w tych skrzynkach ta powinien być. Ta świnia jest po prostu niewyobrażalna. O, jest redstone, dobra. Czy ona nie reaguje w ogóle na ciemniaki? Chodź tu. Dobra. Ja tutaj chodź. Robię tutaj taką planę. Nie reaguje na ciemniaki w ogóle. Musimy przetestować, chodź, chodź. Dobra, już, ja tylko tutaj dokończę murek. Nie, ta świnka. Czy oni opętali mi świnkę Halinkę? Pyk, o, ale zdjęły ten rok! Potężność! Dostała? Dobra. Nie wytrzyma po prostu. Słuchajcie, świnka Halinka w ogóle nie reaguje na to, co ja jej mówię. To jest jakaś masakra. Nie wiem, czy oni ją opętali jakoś, czy co, ale idziemy się dowiedzieć więcej. Idziemy się dowiedzieć więcej. Gdzie rzeczy. Ty jesteś? Masz... Dobra, dawaj wiaderko wody, stary. Ja pierdziela, jesteśmy potężni.
Ale jesteśmy będziemy potężni. Czy oni teraz idą do... zobaczyć. Nie, właśnie na moją wyspę, słuchaj, ale już nie masz na nią wstępu, słuchaj. Ale epic, nie, epic. Ja już im nigdy nie pozwolę wejść na moją dawaj, wyspę. Dawaj wiaderko, to jest oficjalnie wojna. To jest wojna oficjalnie. Wiaderko. Między Palionem i Matrunerem. Żelazo, będziemy walczyć z nimi, czekaj. Słuchajcie. Zbroją się. Było żelazo gdzieś. Nie, zrobimy im coś złego. Zrobimy żelazo. Żelazo. Gdzie nasz chem przeciwko Wojtkowi? No musisz, właśnie, musisz go odpalić. Nie. Dobra, żelaza. Niech oni się zbliżą do siebie i znowu któregoś walniemy, żeby znowu myśleli, że to któryś z nich troluje. Niech tylko się zbliżą do siebie. Na... Przyjacielu, mam wiaderko! Zaraz nadejdzie zagłada. Proszę bardzo. Proszę. A może zabudujemy im to? Ej, to byłoby mega mocne. Co ty tu stąd robisz? Czekaj. Dobra. Nie, na razie to tylko testujemy naszą maszynę. No, creeper! Creeper! Yes! Matruner! Yes! Creeper wybuchł! Dobrze, Creeper! Idziemy po creepery, dawajcie, dobra, tak! Dobra, to zabuduję, Matruner. Ty działaj, bo tego nie umiem. Tak, no. Idziemy po creepery. Przyjdziemy tutaj z większą ilością creeperów. Jeżeli się uderzy creepera, to on potem zacznie reagować na ciebie. Tu? To był ten... Wszyscy zaczynają reagować, patrzcie. Idą wszyscy. Czerwone. Idą wszyscy. O. Patrz, idą, widzicie? Czerwone. Idą! Weź rozwal to. Prowadzimy ich do... Czemu zginęli? To? Nie! Dobra, musimy tylko creepera walnąć. Tylko creeper. Cyk, cyk. Creeper, i teraz tak, musimy creeper mieć przycisk. No. Idzie creeper? Idź creeper, chodź! Chodź creeper! Jak się idzie robi creeper! Przycisk? Dobra. O, wiesz, zaprowadzimy co? Go tu. Zaprowadzimy go tu. Ja, chodź tu, creepcio! Prowadzimy cię do nich! Będziecie mieli niespodziankę! No, chodź, creepsio, chodź do nich, chodź, zrobi mnie niespodzianeczkę. Zrobi przycisk? Ej, dobra, creeper! Chodź. Co tam creeper robi? Nie! Dobra, szybko, chodź, musimy odpalić. Nie! A, ja wybuch im jednak, dobrze, działki. Idziemy po kolejnego. Uwaga. Proszę bardzo. Ej, patrzcie, jaką armatkę zrobili. Armata, uwaga. Ja, jak to, nie. Patrz, teraz odpalamy tutaj. Oj. Rozwaliłem im redstone. Czemu to się zepsuło? O, o nie! What? Co to jest? Ja. Nie, to tak nie powinno działać. Oni nie wiedzą, mogę jak zrobić armatkę TNT. Ale najgorsze jest to, że w ogóle próbują, dobra, nie? Będziemy dobra musieli im tutaj przeszkadzać, słuchajcie. Trzeba na internecie, ja nie umiem, naprawdę. Jakoś muszę koniecznie im zabudować. Nie mogę. Zabuduję im wodę, patrzcie. Czekaj. Zabudowałem im wodę. Ej, no... Ej, zieloną wełną! To nie ja, bo Matruner nawet nie będzie myślał, że to Palion. Nie, nie mam wyku nawet. Nie mam wyku takiej wełny nawet. To weź no. Nie, ty mnie trolujesz, coś tutaj robisz. A, nie, no naprawdę. Weź, ja tutaj pracuję, to sam dobrze wiesz, że musimy być mocni. Musimy mieć bombę atomową. Przyjdzie, jak będziesz chciał odpalać. Mnie tu nie ma, ja tu nic nie będę robił. Idę budować. No idziemy po creepera teraz, idziemy po creepera. O kurde! Co jest grane? Kolejny wybuch będzie. Ale to jakiś nie wyszło. Matruner, powinno być tak. O, patrz, znowu Palion idzie. Znowu Palion idzie. Jak to musimy zrobić? Tu. Czekaj, patrz. Powinno tak wyskoczyć w ogóle, czekaj. Tak, i czekaj. Nie rozwalaj. Ale ja nie rozwalam. Nie rozwalaj. Nie dotykam, dobra, odsuwam się na 5 krat tego. Ty parówko. Dobra, nie dotykam tego. Już się przezywają. Aaaa, rozwaliłem. I pa. Uwaga, pa, jak dupnie. Dobra. To już jest coś, słuchajcie. Ale już poleciało, to już. Ale dobra, jest okay. Lekko poruszyli to TNT jeszcze trochę i zrobią działającą armatkę. Musimy im przeszkodzić. Dobra, Creepcio, chodź Creepcio. Idziemy po kolejnego Creepcia. Weź dawaj kilo, szybko. Czekaj, nie, on zginął. Czemu zginął? Nie, teraz już odpalę. Obiecuję, że już odpalę. Dobra, czekam. Czekaj. On teraz chce to odpalić. Ja muszę przy tym być. Ja muszę koniecznie przy tym być. Muszę to zobaczyć. Dobra, czekam, masz to odpalić. No, zobaczymy. No, pokaż jak odpalasz tą armatkę twoją. No, poka. Po jak dupnie. Jak dupnie. No dawaj. Maga, czekaj, tu trzeba wyłączyć. Chciałem wodą tutaj dać. Chciałem wodą, ale dobra, to już będzie potężna, patrz. Ja. Czekaj. Czekaj, redstone'a. Tutaj musimy. No po nie. Co jest to tu? Chcą totalnie to zniszczyć. Czekaj, jak mam zrobić, pomysł, żeby... ta woda, zniszczę im tą wodę, będę im przeszkadzał. Czekajcie, okay. Nie, nie zdążę już, nie zdążyłem. Uwaga. O kurde, ojejku, jak to poleci. O, jest, what?
wylupili działającą armatkę! Ja już to widzę, ja już widziałem tam domek Wojtka, ja już widziałem tam domek Wojtka, normalnie. Dobra. Będą chcieli niszczyć nam... Dawaj, musimy to zwijać i postawić na wieży. Oni... Dobra. Nie mów, weź oni wodę, już będą stawiać tą armatkę na wieży, no. To jest jakaś masakra, słuchajcie. Nie, 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 oni wypowiadają nam teraz po prostu wojnę, od razu nam wojnę wypowiadają. Ale będzie petara. Oni przesadzają teraz, słuchajcie. I słyszycie? Tutaj nie ma mowy o tym, że to cokolwiek robi ten cały on, to oni po prostu to robią. To oni robią. Tak. Ładnie, hymn leci. Opuszczę od nowa, bo on się zaraz skończy. Patrz, idzie, dobra. Idzie zbudować tą armatkę. Czekaj. My chyba będziemy musieli jeszcze się udać tam na tą wysepkę, chodź. To gdzie ty jesteś? Co oni tam chcą iść? Wojtek, nie, ja im nie pozwolę. Zrzucę go. No na pewno coś tam będzie, no. No oni chcą mi zabrać z mojej... Dobra, niech zabiorą. Słuchajcie, okradniemy ich. W takim razie, pyk. Będziemy mieć po prostu wojnę. Okay, ja tylko chcę redstone'a wziąć, dobra. Nic więcej nie będę brał, ale jak nie znajdę redstone'a, będzie słabo. O, jest redstone, dobra. No to już po nich, słuchajcie. Zabieramy im rzeczy ze skrzynek. Chcieli, to będą mieć wojnę, słuchajcie. Idziemy do ich skrzynek, słuchajcie. Tutaj sobie pyknę, tak. Co by im zabrać? Diaksy zabrane. Ty, nie mam żelaznego kill-offa, kamienny mi kill-off. Diaksy zabrane, co chcę jeszcze zabrać? Dobra, nie, wiesz co... Emeraldy zabiorę też. Misja z niepowodzeniem. Nawet więcej. Nie zabrali, a nie zabrali, bo ma kamienny kill-off. A ja i tak zabiorę, słuchajcie, ja i tak zabiorę. Chcieli, to mają wojnę, słuchajcie. Refy zabierzemy, bo ja oni plan teraz są za mocno rozbudowani. Gdzie są refy? Tutaj. Dobra. Okej. Okay. Tam ziemniaczana. Zniknęła mi niewidzialność! Nie. Dobra, pijemy szybciutko, poteczka. Okej, okay, dobra. Zabraliśmy im trochę rzeczy, będziemy oczywiście zabierać dalej, słuchajcie. Tak nie może być. Tak nie może być, że oni nas tak będą tutaj okradać w biały dzień. Patrz, ten znowu coś kombinuje. Idziemy sprawdzić na górę, czy zbudowali już tą armatkę całą ich, no. Patrz, kuszę mam. Kuszę jeszcze zrobił? Chodź tu. Ja ci kręcę. Czekaj, gdzie ty woda jesteś? Czemu tu się woda leje? Ja jestem tutaj, tu. Ej, wiesz co, dobrze, że ten on pozwolił nam pójść do panionowic, co? On to słyszał? No. Się tak uzbroiliśmy. Ja prawie mnie dziabnął! Muszę uważać teraz. Czekaj, patrz, panionowy stój. Pa. Jezu, jaki to damage bije. Tyłek dostał. Jak Wojtek zostanie w jajko lewe taki, kurde, no to jest pociskiem. To jest przesada, słuchajcie. Umrze. Ja mam 4 staki TNT, stary. Oni teraz po prostu przesadzają, oni chcą naprawdę wyrządzić nam szkodę, krzywdę. Nie, słuchajcie ludzie, na to nie pozwolimy. Nie ma takiej... O, spadaj, o kurde, sobie, zaraz spadaj. Zginę. Będziemy i dalej trollować oczywiście. Zrobimy coś takiego, że znowu Matruner albo Palion spadnie. O nie, on poszedł tam. A ładnie to u ciebie to wygląda tutaj. No ja tu buduję Matruner. No nie, teraz Palion tam buduje. Zróbmy tutaj mur jeszcze. Nie, oni się tak zbroją, a zobaczcie. Moja wysepka jest tak mało rozbudowana, że to jest jakaś masakra totalna. Ale mam bombę, stary, to będzie petarda. Co ja mam teraz zrobić, ludzie? Co ja teraz powinienem zrobić? Napiszcie mi na dole w komentarzach, bo naprawdę nie wiem. Ty. Ale mają przegrane. A wszystko się zaczęło przez to, że Wojtek przychodził i nam wszystko rozwalał, co? Jak się role odwróciły. Ale będzie pompka z Wojtka. A pamiętasz, nie wierzyłeś mi, co? Przesadzają już, słuchajcie. Przesadzają. Jeszcze raz nie wierzyłeś mi, nie? Rzucają winę teraz na mnie, słuchajcie. Nie, ja się nie dam. Ja się nie dam. Gdzie ty jesteś, Palionowy? Buduję, przedłużam. Ten mur ma być do końca ich wioski. Albo ci... Czekaj, gdzie jest ten mur? Gdzie on przedłuża mur? Gdzie on przedłuża ten mur? Ja go w ogóle nie widzę. Gdzie oni teraz poszli? Dobra, czekajcie, musimy znaleźć... O, tutaj jest Palion! Jejku, jak to jest stromo. Dobra. Ale bym go zrzucił teraz. Ale wiesz, o czym się nie może dowiedzieć, nie? Bym go zrzucił. O czym? Wiesz, o tym czymś, co ostatnio było, nie? On się nie może o tym dowiedzieć. O czym oni teraz mówią? Aha! No nie. O czym oni teraz mówią? Ale będzie pompka, będzie pompka. Co oni teraz mówią, słuchajcie? Będzie pompka. Wow, będzie pompka. Jaka pompka? O czym oni mówią w ogóle? No, bo jakby się dowiedział, stary, to naprawdę mogłaby być wojna, ale teraz... No, to my byśmy mieli dedówkę, stary, to nie co może być gorsze od tego? Powiedzcie mi, widzowie. Co oni jeszcze takiego ukrywają? Bo to jest naprawdę... A czekaj, ja muszę sprawdzić, czy patrz. Jak ja stoję tutaj, czy ja dam radę wtrafić Wojtka, jak będzie w domku u siebie? Pa. Ja cię zaraz trafię. Trafiłem cię! Haj, co? Serduszka palią, co ty robisz? Co, szkielet tam, czy co? Jeźdź mnie nie ma, ja zbuduję z drugiej strony. Dobrze! Kłóćcie się! Za karę, że spiskujecie przeciwko Wojanowi i Kati, no. Lamusy jedne. Tylko wystarczy... Nie, a tu 4 szkielety!
Lamozy, no, dziabaki jedne normalnie. Ale mnie denerwują. Ale mnie teraz denerwują normalnie. Tak, spiskować. Ale mnie denerwują dziabaki, pyk, lamozy. Pyk, pyk. Rozwalę im tu wszystko normalnie, słuchajcie. Rozwalę im tu wszystko. Wszystko im tu rozwalę. Nie ma. Co oni tutaj? Oni coś tutaj jeszcze mieli. Dawać ziemniaki, dawać nasiona, dawać ziemniaki. Ja wszystko im po prostu teraz rozwalam. Skurzyli mnie, zdenerwowali. To będzie koniec, słuchajcie. A ty jesteś dokąd, tam. Dokąd to robić? No ciągle tu jestem. Ale bym cię zrzucił teraz. On bym cię zrzucił. No. Dobra. Dobra, nie, ja myślę, że już dowiedziałem się dużo, aż za dużo. Piszcie mi na dole w komentarzach, jeżeli cokolwiek jeszcze jest, o czym powinienem się dowiedzieć. Potrzebujemy gang wojowników, którzy będą dawać mi na bieżąco informacje. Bo teraz to, co się dowiedziałem, to naprawdę jest lekka przesada, ludzie. Nie, 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 dobra, wracamy na naszą wyspę. Idziemy i kończymy to. Zaczynamy się zbroić, skoro oni chcą zbrojenie, to proszę bardzo, będziemy się zbroić, będzie wojna. Będzie wojna w takim razie. Proszę bardzo, ja nie mam nic przeciwko. Elo, będzie wojna, koniec z tym. Po prostu, koniec, moją ponią. Zbroimy się, zbroimy. Więc subskrybujcie kanał, żeby nic nie przegapić. Nie przegapicie wtedy na pewno tego, jak będziemy się zbroić na Paliona i Matronera i ich totalnie rozwalimy. No, trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oni tam jeszcze coś gadają, ale mnie to już nie obchodzi. Pa, pa.